Muzeum Fotografii MUFO zaprasza na wystawę wyjątkowej fotografki Zofii Rydet pod tytułem Świat uczuć i wyobraźni. To właśnie ona była prekursorką współczesnego fotomontażu i to tego bez komputera. Wybraliśmy z ogromnego dorobku tej wybitnej fotografki bardzo znany, acz obecnie trochę zapomniany cykl fotokolaży, który się nazywa Świat uczuć i wyobraźni. Powstawał on pod koniec lat 60. do połowy mniej więcej lat 70. W sumie powstało tych kompozycji, z tego co wiemy, od naszego partnera, czyli Fundacji Zofii Rydet, która opiekuje się jej spuścizną, około 1000 prac, czyli ogromny cykl. Na wystawie prezentujemy tylko 100 wybranych prac. Nam przyszło zmierzyć się z prezentacją fotokolaży, które mają bardzo taki surrealny charakter. Zofia Rydet tworzyła te obrazy z własnych obrazów fotograficznych. Patrząc na te obrazy, człowiek siłą rzeczy wchodzi w taki stan kontemplacyjny, refleksyjny. 800 metrów kwadratowych ślizgawki, zabawki, przewrotek. To wszystko czeka na Was przed Nowochódzkim Centrum Kultury, gdzie od tygodnia działa największe w naszym mieście lodowisko. Kolejny sezon lodowisko przed Nowochódzkim Centrum Kultury. Jeżeli warunki będą sprzyjać, to do końca lutego lodowisko będzie czynne. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Warto skorzystać przez cały tydzień. Można przyjść, można wypożyczyć łyżwy na miejscu, można wypożyczyć pingwinka do nauki. Także warto przyjść z całą rodziną, warto przyjść ze znajomymi. No i po prostu poślizgać się, trochę aktywności, trochę ruchu. Nasze projekty niby tradycyjne rzemiosło ozdób choinkowych, projekty bardzo nietypowe, więc uważamy, że jesteśmy idealną firmą do tego typu wystawy. Można na niej zobaczyć coś, co w Krakowie nazywane jest bańkami, wreszcie Polski bombkami. My na to lubimy mówić ozdoby szklane lub biżuteria dla domu. Na wystawie jest ich około 40 sztuk. Są to głównie wyroby szklane, ale łączymy też nietypowe techniki dla bombek, czyli metal lub wydruk 3D. Jest to oczywiście wszystko ręcznie dekorowane, dmuchane w Polsce, projektowane również przez naszych projektantów w Częstochowie. Targi bożonarodzeniowe w naszym mieście to nie tylko te, które bardzo dobrze znacie i znajdują się na krakowskim rynku, ale także te mniejsze, tutaj, na Placu Wolnica, gdzie również możecie pysznie zjeść, kupić fajne prezenty i miło spędzić czas. Z tą jedną różnicą, że te targi trwają tylko do 15 grudnia. Targi bożonarodzeniowe to spotkanie z prawdziwym rzemiosłem i rękodziełem artystycznym, a także autentyczną sztuką ludową. W samym sercu Kazimierza czekają na Was krakowscy rzemieślnicy nowego pokolenia, a także artyści kontynuujący tradycje dawnych pokoleń. Na targach możecie kupić biżuterię, ceramikę, dodatki czy ozdoby świąteczne. To także idealne miejsce na kupno unikatowych prezentów pod choinkę. Pałac Krzysztofory stał się prawdziwą świątynią szopek i to nie tylko za sprawą tych pokonkursowych, czy tej, do której możecie wejść, ale również możecie tutaj zobaczyć prawdziwą pracownię krakowskiego szopkarza i poczuć się jak on, kiedy tworzył te piękne rzeczy. Udało nam się otworzyć tuż właśnie przed konkursem szopek pracownię Macieja Moszewa, szopkarza, który odszedł do nas już troszkę ponad rok temu, ale jego pracownię przekazała nam jego córka. Ta pracownia jest niezwykle wzruszająca, bo ta pracownia no jest taka, jakby właśnie Miżnij teraz wyszedł. Milion koralików, milion sreberek, złotek, narzędzia, wiertarki, wiertareczki, wszystko, co szopkarz używa, żeby zbudować tą magię, którą nazywamy szopka krakowska. Wszyscy szopkarze gdzieś mają swoje warsztaty. Czasami jest to stół w kuchni, czasami jest to specjalny pokój. Maciej Moszew zostawił po sobie no, takie cudo. No, to znaczy, to jest takie miejsce, gdzie no, taka magiczna jaskinia.
Okres zimowy i przedświąteczny to wyjątkowy czas, gdzie każde większe miasto nabiera kolorytów świątecznych poprzez jarmarki czy dekoracje. Ale jest jedna rzecz, która wyróżnia nasze miasto na całym świecie, a co to jest? Oczywiście nasza krakowska szopka. A teraz zapraszam Was na kolejną, nową, w sukiennicach, w dziurze, którą bardzo dobrze znacie. Tutaj właśnie jest wnęka Dzidzianny Solskiej, którą wielu z nas jeszcze pamięta z czasów, jak tutaj stała i Dzidziana znalazła się również obok Gienka Loski i Białej Damy tutaj w tej szopce krakowskiej. Także no te szopki takie też dedykowane, sponsorowane przez konkretne osoby z konkretnymi akcentami naprawdę robią klimat, tak jak konkretne smoki w konkretnych miejscach. To już jest 16, jeżeli dobrze pamiętam, więc mam nadzieję, że jak najwięcej tych hojnych przedsiębiorców i tych szopkarzy będą wspólnie dbali o to, bo oprócz krakowskiego szlaku smoków powstawał równoległy krakowski szlak szopek. 13 grudnia o godzinie 16 zapraszamy Was na ostatnie spotkanie z cyklu Przedświąteczny Karp dla Krakowian. Tym razem widzimy się na Małym Rynku. Poza pysznym poczęstunkiem czekać na Was będzie muzyczna niespodzianka. Do 15 grudnia w Krakowie trwa 17. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia, który w tym roku odbywa się pod hasłem You Are So Fucking Special. Wydarzenie to przyciąga uwagę zarówno lokalnej, jak i międzynarodowej publiczności. Są jeszcze pojedyncze bilety. Już w najbliższą niedzielę na Rynku Głównym o godzinie 18.15 do Krakowa zawita Betlejemskie Światełko Pokoju. Jest to coroczna harcerska akcja, która ma na celu przekazanie symbolicznego ognia zapalonego w grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.